Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Jeśli wszystko u was w porządku, to dajcie znaka łapkami w górę oraz subami. Moi drodzy, dziękuję wam za suby i lajki pod ostatnim filmem. Zebraliśmy ich naprawdę bardzo dużo, więc kolejny odcineczek wlatuje. I proszę bardzo, jest Carrera GT. Najnowszy, jeden z najnowszych samochodów dodanych do gry. Jeden z 17 nowych pojazdów dodanych do gry. Wygląda sobie tak, model bardzo fajnie wykonany. Jest ona chyba z 2003 roku, jeśli się nie mylę. Pięknie wygląda, naprawdę jedna z fajniejszych Porsche'awek. Bo tak trochę łamie standardy, te wszystkie Porsche'awy wyglądają tak samo, a tutaj ten wygląd troszeczkę się zmienił, nie? No i to mi się bardzo podoba w tej Carrerze GT, naprawdę. Mamy wysuwany spoiler z tyłu, bardzo, bardzo, bardzo fajnie wygląda ta furka. No i ten dźwięk, posłuchajcie sobie. I hop. Yeah. Najnowsza Porsche'awa w grze. Ja jeszcze sobie posprawdzam inne samochody, tylko wypadałoby na nie najpierw pozarabiać, kurde. Już mi się hajsy skończyły. Jeszcze mam tam Bugattiego do ogarnięcia, tego Veyrona. No, ja go postanowiłem sobie nie kupować za te niebieskie punkty, tylko właśnie sprawdzić sobie te trzy samochody. Coś zdobyłem nawet, kurde, nie wiem, co tu się dzieje. Ostatnio testowałem sobie parę hiperautek. Testowałem sobie parę hiperautek z tych nowych. I... nie wiem, jak to są Porsche'ami wyjdzie, ale wydaje mi się, że troszeczkę słabsze ma przyspieszenie od tych pozostałych. A testowałem sobie Veyrona. Testowałem sobie... Citroena GT. Wow, wow, wow. I Citroen GT naprawdę był bardzo, bardzo szybki. Ciekawe, wow! Ciekawe będzie z tą... to jednokierunkowa. Damn. Ciekawe będzie z tą Porsche'ową, czy da radę, czy nie. Dawaj, 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 tutaj, tutaj. Pięknie. No właśnie, będziemy musieli sprawdzić na jakimś wyścigu może. Ale zanim to, to pójdziemy na jakiś tuning. Carrera GT, prosiawa. Zobaczmy ją. Myślicie, że będzie miała tutaj jakieś poszerzenie, bodykity, jakieś inne takie pierdółki? Zaraz się okaże. Możemy tutaj zmienić kolor. Kurde. Podobają mi się te kolory nawet w tej grze. Matowy na pewno nie. Dajmy sobie coś takiego. Jakoś podoba mi się pomarańczowy. Dobra. Wzory. Nie, te wzory są strasznie drogie. Cholera. Nie wiem, co tu wybrać. Już tam pewnie parę malowań nie jest do tego samochodu. A, już pododawali, kurde. Ale... bez malowania dajmy. Dobra, można coś zmieniać, patrzcie. No nie gadaj. Maska! 21 tysięcy? Kurde. Umówmy się, że tylko sobie posprawdzamy, co jest. I tak, więc mamy taki zderzak. 10 koła. Dobra, dajmy, zróbmy z tego taką wersję sportowo. Pyk. I tak, błotnik. Ajajaj, już myślałem, że będzie poszerzenie. Ale nie ma. Nie, podoba mi się kształt. Nie, to chciałem. Podoba mi się taki kształt. Co ja zrobiłem? Felgi to standardowo. Możemy sobie tutaj wymienić, kupić jakieś inne, jeśli chcemy. Możemy dać coś takiego. Chyba podobne instalowałem w Need for Speed Most Wanted. Z tego co kojarzę. Jakie wielkie. No dobra. Felgi, kolor zacisków. Tu możemy sobie wymienić. No to wiadomo, nie? Ops. I tak, lusterka. Można nawet ich kształt wymienić. Te co są, są ok. Kurde, znowu z tego wyszedłem. Felgi, zaciski, lusterka, osłony. Okej. Spoiler. Ciekawe, czy ten z włókna będzie się wysuwał. O, fajnie zrobili to.
Ja wam powiem tak, mi standardowy spoiler w tym samochodzie się nie podoba. Zastanawiam się, czy jak będziemy mieli ten, to czy on będzie się wysuwał. Nie? Albo ten, nie no, chyba nie będzie się wysuwał. Co to za szatan? Czekaj, jak to się... O, właśnie. Jezu! Nie. Gdyby był trochę bardziej z tyłu, to okej. Podoba mi się ten taki subtelny. Ten wyglądał... Ładnie. Pierdziut, jakie drogie. Zderzak. O, ty, co to za lampy? Wow! Dobra, zobaczmy ostatni. Tutaj tylko dyfuzor nam się zmienia. Ale nie, coś tutaj z wydechem. O, jakie wydechy! Ty, czy ja dobrze widzę? Tak, one... tutaj niestety bardzo dobrze widać, że one są tak, że to są takie atrapy, nie? Ajajajajaj. No dobra, mimo to i tak wezmę to. Jakoś, nie wiem, te lampy wyglądają ciekawie. Nie wiem, jak to się będzie później świecić. Dobra, i ostatnia rzecz, kolor wnętrza. Na szczęście tu możemy sobie to zmienić. Czerwone. Dajmy jakieś takie jasne może, co? Możemy styla wymienić. Ja chcę mieć wszystko. Ty, jaki on ma fajny zegar. Tutaj materiał możemy sobie ogarnąć inny i tyle. Co to za drążek zmian? Co? Nie gadaj, że Carrera ma ręczną skrzynię biegów? Oh my god! Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Mamy tu sześć biegów? Mamy sześć biegów. O kurde. V10 5,7 litra. Ale manual! To jest ciekawe. I tylko i wyłącznie w manualu taka rerka występowała. Oh shit! No to jestem zaskoczony. Bolid osiągał prędkość 354 km na godzinę i rozpędzał się do setki w 3,8 sekundy. A nie, czekaj, to poprzednik tej karerki. Karerka, tutaj patrz na dane, 612 kunia. No. Przykładnie, dobra, czyli z tego wszystkiego wiemy, że V10 pod maską i skrzynia manualna, to mnie rozwala. Dobra, ja standardowo, te opony są zajebiste, kurde. Ale wiecie co, chyba zbyt, za bardzo lubię Carrera, żeby coś takiego zainstalować. I niebieski dym, te pioruny są spoko. Dajmy taki niebieski po prostu. Okej. Okay. Części mechaniczne już poinstalowałem, najlepsze jakie miałem do tego samochodu. No i powiem wam, że furmanka wygląda spoko. Przejedźmy się nią. W ogóle te lampy, co zainstalowałem, one fajnie się podświetlają. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ej, ale patrzcie na spoiler! Widzicie, on się wysuwa, on się łamie po środku. What the fuck? No to już jest fajne. Dobra, myślałem, że to będzie takie zablokowane jak w większości gier, jak się instaluje coś nowego. Ta karoseria jest ruchoma, jak instalujesz spoiler, no to praktycznie zawsze jest tak, że ten spoiler staje się potem nieruchomy, nie? A tutaj? Zobaczcie. Dobra, pytanie teraz. Mamy ten drążek. A, zmienia. Łapy za tego drągala tam, dobrze. Łapy za drągala, żeby zmienić bieg. Okej. Okay. Ciekawe, jak ta skrzynia chodzi, bo ten drążek jest malutki. No musi chodzić bardzo ładnie w tym samochodzie, żeby, wiecie, samochód ładnie przyspieszał, no to trzeba też szybko zmieniać biegi, no nie? Tutaj ta skrzynia biegów to musi być na zasadzie pyk, 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 pyk. A nie, że tam w swoim Passacie bierzesz i wiesz... Tutaj to musi być na zasadzie, o, jak w rajdówce. W samochodzie WRC tak się biegi powinny zmieniać tutaj. Ej, sorry, ale ja cały czas jadę pod prąd tutaj w tej grze. Ja jestem przyzwyczajony z Fordzy, naprawdę. Zresztą ostatnio w ETS-ie jeździłem trochę po UK i też pod prąd tutaj. No nie wiem, teraz najlepiej będzie najbezpieczniej chyba jeździć po środku w każdej grze. Wtedy przynajmniej będę jakby pomiędzy, nie? Że ani pod prąd, ani jakoś źle, tak? Bo w tej grze jedzie się tak, w innej grze jedzie się tak. Po co oni to tak wymyślali? Cholera, jasne. Nie mogli zrobić, żeby wszędzie się tak samo jeździło,
tylko nawymyślali jakichś różnych kierunków jazdy, jakichś takich pierdół. Kto ma czas o tym myśleć podczas jazdy, no. Cholera jasna. A ja w ETS-ie promem przejeżdżam przez kanał La Manche i potem próbuję ogarnąć, jak się tam jeździ. Tutaj jednokierunkowa, tam jednokierunkowa, ja pod prąd jadę, wszystkich kasuję. No, ale wracając do tego, do Dekru 2, to nie przejmujcie się, że jadę tu pod prąd. Za to chyba się nawet tu jakieś punkty dostaje. A, no to w sumie nawet dobrze, że jadę pod prąd. Zdaje się, że Citroen GT, którego testowaliśmy ostatnio, na tych częściach jeździł trochę lepiej, lepiej przyspieszał i chyba nawet lepiej się prowadził. Ja tak sprawdzę, warto to sprawdzić w tej grze, na co napęd ma taka rerka, ale na szczęście zrobili dobrze, jest na tył. Dobra. Bo czasami robią samochody i one mają napęd na 4 koła, nie? Takie, które powinny mieć napęd na tył tylko i wyłącznie. No, to jest The Crew, tutaj musimy na niektóre rzeczy przymykać oko. Zastanawia mnie tylko, czy jaka to jest prędkość maksymalna na tym tuningu? Mam jakieś 311 punktów, to nie jest dużo. Aha, ja zapomniałem, że mam ten niebieski dym spod opon, się wystraszyłem, myślałem, że nitro ucieka z zbiornika czy coś. Ktoś mi tam zabiera. Dobra. I tak, 400 km na godzinę, spoko, ale już powyżej tej prędkości nie za wesoło. W sumie mógłbym tam nitro podpedałować trochę, nie, żeby się rozpędzić do tej, powiedzmy, lepszej prędkości, ale tak, no, szału nie robi. Na tych wyższych prędkościach nie rozpędza się tak super. Wydaje mi się, że Vision GT lepiej sobie z tym radził. Oho, chyba zaraz będzie V-Maxik. Nie no, jak sprawdzać prędkość maksymalną, to chyba tylko na drodze do Las Venturas. Tutaj jest z góry, jest duża autostrada, więc tutaj na pewno się sprawdzi tego V-Maxa. Dawaj tam, jedziemy, Warszawa. Kops. 420, 30, no chyba standardowo będzie gdzieś tak koło 430 i 470 z nitrem, ale takie mam odczucia po przesiadce z Citroena GT, że tutaj jest trochę gorzej z tym przyspieszeniem. Prowadzenie to, nie wiem, w sumie, lepiej czy gorzej. Poszedł. Myślę, że ona tutaj spokojnie... Wow! Znowu! A ja pamiętam, że Vision GT w tym samym miejscu wyskoczył, nadaj. Cholera, jasna. Standardowo dajcie lajki za to, że tak fajnie działa fizyka w tej grze. Że samochód nie może zrobić w powietrzu pełnego obrotu, nie? Tylko jakoś na dach tak dziwnie ląduje. Tutaj na solisku możemy w sumie sprawdzić prędkość maksymalną. Powinniśmy się tutaj rozpędzić bez problemu. To, że tutaj tej prędkości tak nie czuć, nie? Jedzie się tak... Ja bym tam swoim Volvo pojechał. Zobaczyłbym w końcu, ile ten samochód osiągnie. No tak. Trzeba się modlić, żeby tylko pod wiatr nie było, nie? 442 km na godzinę. Tam podejrzewam, że doszłoby do 470 może km na godzinę prędkości maksymalnej. A, właśnie, zobaczmy środek. Bialutki, nie? Chodźmy na drogę. Kurde, jak to pędzi! Dobra, wóz jest w klasie Hyper. I tutaj też z innym Hypercarem chyba się ścigam. Nie wiem. Dobra, nie chcę tej kamery. Mam wrażenie, że ta karelka troszeczkę słabo skręca. Tak opornie. Jak na tę grę. No coś tam mnie goni z tyłu, chyba regerka. To nie jest taki normalny wyścig, to jest chyba jakiś fabularny czy coś, nie wiem. Ja już go raczej robiłem. Mam nadzieję, że za wygranie jego dostanie się jakąś furkę. Nie, chyba nie. Ops, po dachach skaczemy standardowo. Niektóre z tych samochodów, które tutaj dodają do gry, nie mają dużo opcji tuningowych, ale chyba... Jakoś niedługo w grudniu ma się pojawić, na początku grudnia chyba ma się pojawić Mazda RX-8 i ona powinna mieć dużo opcji tuningowych, coś tak czuję. I jeszcze nie sprawdziłem w sumie wszystkich furek z tego dodatku,
Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym sprawdził te wszystkie furki, które tutaj są w grze, nowe. Bo tam aż 17 łącznie pojazdów, z czego widziałem, że na przykład nowy Raptor został dodany. Dymy. Zajebiste są te dodatki, naprawdę bardzo mi się to podoba. Jak na do gry arcade'owej, spoko opcja. Nie no, tutaj miałem, mam przeciwnika na poziomie 290, ja mam 211 punktów w tym samochodzie, więc też mnie raczej nie dogoni. Poszli! Wow! I tak sobie wygląda. Ej, powiem wam, że ładnie wygląda ten samochód w tej grze. Naprawdę postarali się z modelem. Wygląda dość szczegółowo. Całkiem spoko. No i proszę bardzo, ukończyliśmy. Pokaż mi ten dym, kurde. Muszę zobaczyć, jak to się dymi na niebiesko. W sumie wolę chyba pioruny. Pioruny są najlepsze, nie? Kariera GT wygląda sobie tak. Dajcie znać w komentarzach, czy jakoś dodatkowo przetestować ten samochód. Macie jakieś może wyzwania dla mnie w tej grze? Bo pewnie wy więcej gracie w The Crew niż ja. I może mogę na jakiś inny sposób przetestować te furki. W jakich chcielibyście zobaczyć w warunkach ten samochód może, albo na jakim wyścigu. Bo ja tak próbowałem tutaj, wiecie, przetestować go sobie na jakimś wyścigu. Kurde, trzeba przyznać, że bardzo ładnie wygląda. Nie, można by było tu zrobić jakieś takie realistyczne zdjęcie tego auta. Bardzo ładnie wygląda pod tym kątem, nie? Może dam radę zrobić jakąś taką fotę. Kurde, podoba mi się ten samochód. Cyk, zdjęcie. Ładnie wygląda, naprawdę. O, patrz, to jest jakiego. Ło, to dupa. Naprawdę fajne autko. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie można sobie jakieś repliki zamówić tych autek. I z jakimś silnikiem elektrycznym czy czymkolwiek, żeby to jeździło, żeby tylko na nie patrzeć. Coś wspaniałego. Czekaj, próbuję tutaj naprawić samochód, bo wydaje mi się, że maska jest pognieciona. Ale nie można jej naprawić całkowicie, patrzcie. No jest pognieciona, nie? Ech. Ty, albo taka fota, płacz na to. Cyk. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Trzymajcie się, na razie, pa pa.